Znajdujemy się w dziennym domu Senior Plus w Dzierżoniowie w trakcie miesiąca października poświęconego seniorom. I aktualnie trwa jeden z podpunktów senioraliów, czyli badanie słuchu dla seniorów. Niedosłuch, wady słuchu to wady, które niestety występują u seniorów częściej niż u innych osób. Jest to spowodowane starzeniem się organizmu. I dlatego postanowiliśmy zorganizować takie spotkanie i takie króciuteńkie szkolenie dotyczące pozyskiwania środków, dofinansowania do zakupu aparatów, ale przede wszystkim badania słuchu naszych seniorów. Dzisiejszy wykład to w zasadzie będą takie bardziej warsztaty, rozwiążemy sobie takie testy słuchu. Powiem też o przyczynach niedosłuchu, jakie są problemy związane z niedosłuchem. Także ogólny wykład o słuchu. Przesiewowe badania słuchu polegają na tym, że zakładamy słuchawki na uszy, podajemy dźwięki do każdego ucha osobno i pacjent sygnalizuje, kiedy słyszy dany dźwięk. Przesiewowe badanie słuchu pokazuje nam, jaki jest próg słyszenia i czy mamy problem ze słuchem. Później jeszcze i tak trzeba wykonać kolejne badania, bardziej szczegółowe, to już w kabinie ciszy. Część klientów nie wie po prostu, jak duże dofinansowania można otrzymać tutaj z różnych źródeł i o tym będę mówiła. Są to dofinansowania naprawdę z różnych instytucji. Pomagamy finalizować i zdobywać takie dofinansowania. Ja jestem protetykiem słuchu wykwalifikowanym. Natomiast firma zajmuje się badaniami słuchu, kwalifikowaniem osób pod kątem też aparatów słuchowych, ale kierowaniem również na szczepianie implantów ślimakowych. Natomiast głównie zajmujemy się badaniami słuchu i aparatowaniem.